dzisiejszym odcinku otworzymy sobie tajemnicze saszetki z Disneya po to, aby znaleźć Stitcha. Mam ich tutaj dosyć sporo, więc mam nadzieję, że będę miała szczęście. A dodatkowo poznacie moją wymarzoną maskotkę. Tak wiem, powinna tutaj być na mojej ręce, ale spokojnie, ją zobaczycie za chwilkę. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy wy lubicie Lilo i Stitch, tę fantastyczną bajkę. No i koniecznie zostawcie emotkę w kolorze niebieskim. 100 lat Disneya i tajemnicze mystery figurki. W takiej saszetce mamy jedną figurkę z Disneya. Tutaj macie pokazaną listę, na co możemy trafić. Między innymi myszka Mickey, jest również Stitch, jest Hoodie z Toy Story, mamy Baza Astrala, Kubusia, Puchatka, również mojego ukochanego bohatera. Mamy też Mike'a, Wally'ego. No słuchajcie, tych figurek jest dosyć sporo, ale ja dzisiaj celuję tylko i wyłącznie w Stitcha. Tak więc zaczynamy nasz niebieski unboxing. No i pierwsza saszetka. Po kształcie ciężko jest cokolwiek rozpoznać. Poczekajcie, tutaj mam jakąś ulotkę, to nieważne. No i mam, słuchajcie, ja zamykam oczy i kto to? Jak słodko. Nie jest to Stitch, ale jest to Kubuś Puchatek. Zobaczcie tylko, jak słodko on wygląda. Figurka jest fajna, taka dosyć ciężka, metalowa. No a Puchatek, jak to Puchatek, ma czerwoną koszulkę i odstający brzuszek. Lecimy dalej z unboxingiem. Gdzie może być Stitch? Mogłabym wyczuć go po takich wystających, dużych, niebieskich uszach, ale ciężko, więc robimy kolejny unboxing. Ja zamykam oczy i wy zobaczycie to jako pierwsi. Dobra, wyciągam. Co to, kto to? Nie widzę tutaj uszu, ale to są chyba ręce. Baz Astral! A, zobaczcie na to! Nadal nie jest to Stitch. Czy tutaj będą jakieś odstające uszy? Tutaj raczej mi się wydaje, że jest jakaś taka cienka, podłużna figurka. Próbowałam to znaleźć w sklepie, słuchajcie. Próbowałam to wybadać. Zresztą zobaczcie sami. Ja te figurki znalazłam na sali w Auchan, kosztowały tylko 10 zł, było całe opakowanie, no i stwierdziłam, że po prostu będę losować. Wzięłam sobie kilka paczuszek, upewniłam się też, czy w środku mamy jakąś figurkę ze Stitchem. Pierwszą saszetkę wzięłam sobie z przodu, później zaczęłam, wiecie, tak mieszać, sprawdzać troszeczkę, może mi się uda, może trafię. Odłożyłam sobie po prostu kilka saszetek, widzicie? Tutaj nawet sprawdzałam, bo w pewnym momencie trafiłam na jakąś taką cienką figurkę, więc na pewno wiedziałam, że to na pewno nie jest Stitch. No i jak już wybrałam, wzięłam ich sobie kilka, poszłam do kasy, no i teraz możemy sprawdzić, co jest w środku. Figurka numer 3. Miejmy tylko nadzieję, że nie będę miała żadnej powtóreczki. Wyrzucamy ulotkę, poczekajcie. Poczekajcie, coś tu jest odstającego. Mam go! Słuchajcie, jest! Jaki smudziaczek! Najmniejszy Stitch na świecie. Zobaczcie tylko, jak on pięknie wygląda. Czyli jednak miałam szczęście. Zobaczcie na to, ale fajny. Duże odstające uszy. No i potem go od razu rozpoznałam. W sumie to już nie muszę dalej otwierać, no bo już trafiłam na mojego Stitcha. Ale w saszetce numer 4 mamy, o, niestety powtórkę. Znowu mamy metalowego, przepięknego Kubusia Puchatka. Ostatnia saszetka. I kogo my tutaj jeszcze mamy? No dobra, myszka, Miki i Mini. No to fajnie by było trafić. I mamy jakieś dwie mystery, takie jakieś wyjątkowe, tajemnicze figurki. No jestem ciekawa. Uwaga, uwaga. Sprawdzamy. Chciałam powiedzieć, że jest pusta saszetka, a figurka była schowana w tym papierku. No i mamy myszkę, Miki. Tak jak chciałam. Słyszycie? Jak one brzęczą, to jest dowód na to, że one są metalowe i naprawdę fajne. No ale najważniejsza rzecz, mam swojego Stitcha. Okej, koniec siedzenia w domu, czas się porządnie ubrać, no bo na dworzu jest mnóstwo śniegu, a my musimy iść teraz do paczkomatu, bo dostałam wiadomość, że tam już czeka na mnie zamówiona paczka, w której jest maskotka Stitcha. Jestem mega ciekawa, jak wygląda na żywo, no i mam nadzieję, że wy chcecie zobaczyć, jak ona wygląda. Patrzcie na to, patrzę sobie przez okno i u mnie trochę zasypało śniegiem. Zobaczcie, w śniegu jest tutaj cały parking, tutaj ośnieżony jest parking Biedronki. Wygląda naprawdę bajecznie, ale najważniejsza rzecz, czapka na głowie, szalik, no i ruszamy. Śniegu jest naprawdę mało, zobaczcie, bałwana z tego na pewno nie ulepimy. Na szczęście jestem ciepło ubrana, a paczkomat mam bardzo blisko. Tam był śnieg, a tutaj już się robi plus.
plucha. Paczkomat jest tam, zaraz obok żabki. Pójdę sobie trochę na skróty, o tutaj przez śnieżek sobie przejdę tak boczkiem. No i tutaj jest moja paczuszka. Okej, podchodzimy. Co my tutaj musimy zrobić? Wybrać język, zrobić odbiór paczki. No i jest! Tadam, 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 otwarte, tak się prezentuje. Paczuszka jest malutka. Dobra, zamykamy tutaj. Jeszcze będę taka miła i nacisnę, że jest wszystko ok. 23 sekundy mi to zajęło. Jest paczuszka, zapakowane wszystko. Pięknie, od razu mówię, że zamówiłam sobie tę maskotkę na Vinted. Chciałam kupić po prostu od kogoś, ktoś, kto się już nią bawił, więc spędzimy do domu. Tak swoją drogą, to na Vinted można naprawdę fajne rzeczy wyhaczyć. Jest mięciutkie. To dowód, że w środku jest maskotka. Będę mogła nagrać 24 godziny na niebiesko ze Stitchem. Dobra, otwieramy. A, jest! Tadam, tadam! W ogóle ostatnio nagrałam odcinek, w którym to chodziłam po różnych sklepach i szukałam Stitcha i nigdzie go nie było, więc po prostu mam go już tutaj. Patrzcie, tak się prezentuje. Wielki niebieski nos. Wielkie uszy, tadam, tadam. Chciałam wybrać taką małą maskotkę, aby mógł się nią pobawić jeszcze mój mały synek, więc będzie to na pewno dla niego świetny prezencik. Tutaj oczywiście Stitch ma te swoje plamki na grzbiecie. Ej, wygląda naprawdę, naprawdę super. Licencjonowana maskotka Disneya. O, jak miło! Uwielbiam to, że na Vinted ludzie dodają czasami jakieś fajne gadżety. Już chciałam wyrzucić tą paczuszkę, a w środku znalazłam jeszcze dwa mini lizaczki z Czupa Czupsa. Co prawda nie są niebieskie jak Stitch, ale bardzo, ale to bardzo dziękuję. Tak więc się udało. Oto moje dwie dzisiejsze zdobycze. Piękna maskotka, no i figurka Stitcha. Miałam dzisiaj mega, mega szczęście. Dajcie znać, czy wy również zbzikowaliście na punkcie tego słodziaczka. Zresztą nie ma się co dziwić, bo jest naprawdę przeuroczy. No i oczywiście do mojej kolekcji dołącza jeszcze taki Stitch, który jest taką zabawką antystresową, którą możemy sobie tutaj o tak strzelać. A gdzie to dostałam? Dosłownie za kilka złotych? To możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. Ja się już z Wami żegnam, dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków ze Stitchem, no to napiszcie to koniecznie na dole w komentarzu. Jakiś niebieski challenge? Jakieś 24 godziny ze Stitchem? Fajny pomysł. Dzięki wielkie, pa pa, do usłyszenia, buziaki!